Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdys i zapraszam na 125 odcinek z serii Warhammer 40 000 Rogue Trader. Moi drodzy, znajdujemy się dalej na epitafium. Przebrnęliśmy już przez walkę z naszymi wariantami z innych jakby rzeczywistości. Walka była banalnie prosta, no w zasadzie żaden z przeciwników nawet ani pół ruchu nie wykonał. Więc nawet się nie przekonaliśmy, czy są mocni, czy nie są. No nie mogli być mocni, skoro nie wykonali nawet pół ruchu. No i co? Potem trafiliśmy już do Inkwizytora, do Xaviera Calcazara, który wygłosił nam w zasadzie wszystkie, może nie wszystkie, ale dużo szczegółów ze swojego planu. No i wyszło tak, że Calcazar jest odpowiedzialny za wojnę domową w sektorze Koronus, czyli za Kaligosa, za incendie, jest odpowiedzialny za najazdy Drukhari, za to, że upadł na przykład system Rykat, że tam miliardy istnień straciły życie. No ogółem jakby ofiarami jego planu są setki miliardów istnień w całym tym sektorze Koronus. Ale Xavier tłumaczy to tym, że na co dzień Imperium i tak mocniej obrywa w walce z różnego rodzaju zagrożeniami. No faktycznie tych zagrożeń jest dużo, bo jest chaos, są Drukhari, ale są też tyranidzi, są Tau, są orkowie i tak dalej, i tak dalej. Jest tych zagrożeń faktycznie w trzy i trochę. Ale to nie zmienia faktu, że on sam swoimi decyzjami jest odpowiedzialny za śmierć wielu i tak jak mówiłem, w tym m.in. za śmierć Astartes, za śmierć złowieszczej Watahy, czyli Watahy Ulfara. Już tutaj Ulfar się odgrażał, że go zabije. Pascal też stwierdził, że popełnił Calcazar wiele przestępstw. Heinrichs również słychać było, że raczej zachwycony tym, co się wydarzyło, nie jest. Także Irliet się tam odzywała z kolei, że nie może uwierzyć w głupotę Calcazara, że ten chce zapanować nad Ktanem, czyli nad odłamkiem Ktana, odłamkiem Boga Nekronów. I w zasadzie wszyscy poza Cassią na razie są bardzo negatywnie nastawieni do Xaviera. No ja też w sumie gram jako dobra postać, nie jako fanatyk, nie jako heretyk, tylko po prostu człowiek, któremu zależy na innych ludziach. I czyny Xaviera nam się totalnie tutaj nie podobają. Rozmowę przerwaliśmy w trakcie, bo już po prostu dużo z odcinka było nagrane. No i teraz możemy kontynuować. Xavier powiedział, że dzieli się z nami tymi sekretami, bo i tak ich nikomu nie zdradzimy z tego czy innego powodu. No, widzę tu dwa możliwe powody. Albo sądzi, że nas zabije, jeżeli będziemy chcieli mu się przeciwstawić, albo dołączymy do niego i wtedy zdradzanie jego sekretów nie będzie w naszym interesie. Ja raczej wybiorę jednak opcję walki i zwycięstwo oczywiście. Dobra, kontynuujmy. Widząc, że jak mieszkańcy tego miejsca niemal cię zabili, sądzę, że coś jednak poszło nie tak z tym twoim planem. Nie do końca. Operacja Cenny Strażnik jest w swoich już finalnej fazie. Wzrost aktywności Xenos jest niespodziewanym, ale trywialnym rozwojem w tym wielkim schemacie. Mieli chronić to urządzenie, ale przespali wejście i jedynie emanacje odłamku Ktana mogło ich pobudzić. Badania Teodory zdestabilizowały więzienie odłamku i mój projekt jedynie uczynił sprawę gorszymi. Kiedykolwiek cząsteczki odłamka Ktana przesiąkają, wiele fenomenów się pojawia. Destrukcja krypty, pokręcona rzeczywistość. Kiedy ujarzmię tego potwora, nakażę mu zatrzymanie zakłócania praw uniwersum. I to sprowadza nas do najbardziej interesującej części naszej konwersacji. Już znasz mój plan i chciałbym teraz poznać twój. Czy przyznasz, że mam rację i dołączysz do mnie w tym bez wątpienia ambitnym akcie, czy będziesz próbował mnie zatrzymać? Będę z tobą szczery. Jeżeli wybierzesz drugą opcję, będę zmuszony, aby cię usunąć. Ale jestem pewny, że zdajesz sobie już z tego sprawę.
Posłucha się, to co planujesz to herezja. Taka jest jedna z odpowiedzi. Druga rzecz, nie pozwolę ci urzeczywistnić tego twojego szaleńczego planu. No i trzecia opcja to jest, jestem z tobą, obudź bestię i skujmy ją razem. Nie, dobra. To jest odpowiedź fanatyka. My nie jesteśmy religijnym fanatykiem, to nie dlatego mu się sprzeciwiamy. Po prostu uważamy, że jest szalony i poświęcił zbyt wiele żyć. Heinrichs, wyeliminuj wolnego kupca, nakazuje Xavier. Kalkazar spogląda tutaj na nieporuszającego się, przesłuchującego. Dobra, nic nie mówmy. Zobaczymy, po której stronie stanie Heinrichs. Czy my musimy tutaj interweniować, czy jednak będzie wiernym towarzyszem. Już raz trochę nas tak zdradził. To było wtedy, kiedy siedliśmy już na tronie wolnego kupca oficjalnie, to Heinrichs wtedy przekazał wszystko, co wiedział o nas Inkwizytorowi i o tym, co się działo na okręcie. Mam nadzieję, że tym razem jednak stanie po właściwej stronie. Natomiast jestem ciekaw, czy jeśli nic nie powiem, to będzie wciąż porządnym Heinrichsem. Dobra, nic nie mówmy. Po krótkiej chwili ciszy Heinrichs kiwa głową i odpowiada żałobnym tonem. Nie uznaję twojego autorytetu już dłużej, Lordzie Inkwizytorze. Wybacz. W takim przypadku, Heinrichsie van Kalux, w imieniu Imperatora niniejszym odbieram ci przywileje inkwizycyjne i oznajmiam ogłaszam wobec ciebie ekskomunikę. Karą za twoją herezję jest śmierć. Żegnam. Inkwizytor kiwa głową spokojnie. Nie ma nawet choćby cząstki nienawiści albo z zawodu na jego twarzy. Żegnajcie więc. Cieszę się, że się spotkaliśmy w Kaerdesie pomimo wszystkiego. Spogląda na swoją świtę. Wyeliminujcie wolnego kupca. No i dobra, mamy walkę. Mamy 13 przeciwników. Ciekawe, jak mocnym przeciwnikiem będzie Xavier. No, 2247 punktów życia, więc na nim trzeba będzie uwagę Cassie bardzo mocno skupić. Ale zobaczcie, mamy tutaj jakiegoś weterana Inkwizycji, 1353. Tutaj mamy kolejnego wojownika inkwizycyjnego. Mamy też jakieś tam techzorcystów, tak to jest nazwane. Mamy psionika inkwizycyjnego. Dobra, ci techzorcyści to są jakieś tam popierdółki, to na nich nie muszę zbytnio zwracać uwagi. Bardziej ci silniejsi wrogowie zaprzątają mi teraz uwagę i muszę teraz pomyśleć, jak tutaj porozstawiać naszych. Ale dobra. Kardys oczywiście musi się trzymać gdzieś z tyłu, ale gdzie? Może na początek po prostu tutaj. Potem wycofamy cię w to miejsce. Cassia też się musi po prostu cofnąć. Szkoda, że ci tutaj mi stoją i się zabierają mi zasłony. Ale Cassia, no niech będzie, że na razie w to miejsce pójdzie. Gardys i tak zaczyna w sumie, więc dobrze. Dalej, Ulfar, no ty w sumie stój gdzie stoisz. Heinrichs, możesz w sumie iść bardziej od tej flanki. Pascal, ty chodź na razie tu. No i Irliet wypadałoby gdzieś schować już. Ale Irliet możemy daleko rozstawiać, więc doskonale. Ona sobie pójdzie tutaj. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. Zaczyna oczywiście Kaerdes. I zaczniemy sobie od przejścia w to miejsce. Ten tutaj mnie... on mi nie przeszkadza. Mamy ten losowy strategem. I tak, tutaj przyznajmy strategem linii frontu. E,
sobie damy zwiększenie efektywności zasłony, a Irlet naturalnie wskaźniki zwiększające obrażenia. I teraz co to robiło? No, swój strategem możemy wzmocnić. Dobra. I teraz tak. Przyznajmy Irliet dodatkowe punkty akcji, to na sam początek. I tak, moglibyśmy od razu sięgnąć do Kalkazara. Pytanie... No, chyba warto od razu w niego walić, ile wlezie ze strony Irliet. Ci pomniejsi wrogowie się nie liczą. If it serves your cause. This tedium is beneath me. No. Dobra. Myślę, że damy radę. Może pousuwajmy tylko też tymi słabszymi atakami tych słabszych przeciwników, żeby się nie plątali. Ale to był zbyt słaby atak. Dobra, Kaerdes. Od razu w sumie daj też, użyjemy sobie tej umiejętności wobec Cassie. Cassie wtedy użyje aktu heroicznego na Irliet. W sumie możesz też się schować za zasłonę od razu. Tak jest. I pyk. No i Xavier, myślę, że możesz się pożegnać z życiem w pierwszej turze. Fajnie, bo byłby następny w ataku. W kolejce do atakowania, przepraszam. I am not your Xenos pet, ancestors guide me. No już ponad połowy punktów życia nie ma. Nasz koleżka. Dawaj dalej. Jeszcze może sobie użyjmy tego. Chociaż... Dobra. Już te ataki nie są aż tak mocne, ale wciąż robią robotę. Jeszcze dwa. Dobra. Czeka nas jeszcze ostatni atak, chyba że użyjemy sobie tego. Żeby Irliet się przedwcześnie nie oberwało. Xavier jeszcze żyje. Ale jeszcze jeden atak możemy wykonać na nim. I pudło. Tym razem pudło. Dobra. Cassia zyskała dwa punkty akcji. I ty, koleżanko, myślę, że usuniesz tego gościa. Tak jest. Kaerdes jest teraz bezpieczniejszy. I zaraz zobaczcie, zaraz będziemy mieli... jeszcze możliwość wykorzystania czynu heroicznego. Jeszcze może tak zróbmy. Dobra. W ogóle tak sobie z ciekawości sprawdzę tylko jego klasę. Ale widzę tak, że to jest strażnik, tak jak Abelard. Dobra, no to Kaerdes teraz sobie zacznie od podpalania. Tych co silniejszych wrogów trzeba podpalić. Dobra, i jeszcze ten tu... Nie, tego nie sięgniemy. A to może ten tu, żeby nie mącił. Dobra, podpaleni są, to teraz tak. Kurde, brakło mi bardzo niewiele do tego momentum. No cóż. No to w takim razie może jeszcze to. Nie zabiję tak Xaviera. A w ten sposób chociaż mu pancerz zniszczymy. Czy tam osłabimy.
78 punktów życia. Ciekawe, czy ogień mu zabierze już tą resztkę życia. Wątpię, ale... A, jednak. Padł. Tylko nie, że nie żyje, tylko sobie klęczy, więc pewnie jeszcze go jakoś będziemy mogli dobić. Ale bardzo szybko poszło z Xaverem. Teraz tylko trzeba uwalić tych jego co silniejszych przydupasów. Jak sobie patrzę, czy gdzieś z tyłu jeszcze jacyś są. No ale chyba nie. Chyba tylko ten mistyk, ten strażnik i ten weteran zostali z tych mocniejszych. Weźmy się za mistyka może. No i dobra, dawaj Irliet. O! Przez przypadek zabiliśmy gościa, który stał z tyłu. Ten natomiast stracił połowę życia. Może tego sobie ubijemy, o ile się uda. Nie udało się. No trudno. Dobra. Chyba Fsio. W sumie możesz sobie to wziąć, bo czemu nie? Gdzie ty biegniesz? No niedobrze, ale przynajmniej Kardys się uchylił. Dobra, Heinrichs. Będziesz musiał zdjąć tutaj zagrożenie z Kardysa. To sobie chodź tu. Dobra, dodaj sobie siłę. Teraz możesz zaszarżować. I tak. Dobra, on ma tam całkiem niezłą ochronę przed tymi atakami. Czas na Cassię. A Cassia, myślę, że pomożesz tutaj koleżance. Koleżanka pomoże Kardysowi. Nie możemy jej teraz przyznać ruchu dodatkowego? Szkoda. No to nie Heinrich dostanie tam dodatkową możliwość ataku. Dobra. A Cassia w takim razie będzie sobie... A może zrobi inaczej. Zrobimy tak. Oni teraz nie powinni mieć możliwości ruchu. A i czemu nie mogę atakować? Bo chciałem zaatakować. Bez sensu. No nic. Trudno, nie zaatakujemy jednak. Widzieliście to? Atak przeciwnika zabrał ledwo 2 punkty życia Pascalowi. Dobra, czas na Ulfara. Chodź kolego tu. I zrobimy tak. Najpierw w ten sposób. Dobra. Teraz sprzedajmy mu kopa. Ale kurde, znowu nie padł. I teraz chciałbym sobie użyć tej melty. Zobaczymy jak fajnie to wygląda w ogóle. Potężna broń w rękach Astartes. Zobaczymy jak teraz to podziała.
Dobra, dawaj. Nie najgorzej, mogło być lepiej. Aha, czy ja muszę za każdym razem... Tak, ja muszę za każdym razem przeładowywać. Na szczęście nie kosztuje to punktów akcji. Ale możemy jeszcze... Jeszcze jeden atak sobie wykonać. Dobra, tam jeden z przeciwników padł. Mystic, zostało mu 7 punktów życia i płonie, więc on się spali przy następnej turze. A, kasy już oberwała troszeczkę bardziej. Dobra, czas na Pascala. I tak, ty kolego sobie... W sumie stoisz w dobrym miejscu. A jednak nie. A, dobra, to chodź tu. Osłabimy sobie wrogów. Oznaczymy też obydwu w sumie jako cel. Zazwyczaj unikam oznaczenia tych słabych przeciwników jako cele, ale zawsze ubicie daje tam jakieś bonusy. I tak. Dobra, i teraz atak obszarowy. Dobra, ten słabszy padł. Dzięki temu możemy jeszcze raz strzelać i może sobie jeszcze jakoś wroga osłabimy. W sumie to nie jest osłabienie, ale gdyby komuś innemu zdarzyło się go zabić, no to... Dobra. A, jeszcze jeden atak. Dobra. Ty nie powinieneś móc się ruszać i nie wiem, czy w ogóle chciał się ruszać. Chyba nie, bo ma 2 pistolety, więc on niepotrzebnie tutaj wobec tego tą umiejętność kasy użyłem na nim, bo skoro on nie miał zamiaru się ruszać, no to bez sensu. Dobra, ty Gardes prawdopodobnie zaraz oberwiesz trochę, jak sobie stąd pójdziesz, a pójdziesz, bo jak użyjemy umiejętności, to on i tak nas zaatakuje. A jednak nie zaatakował. Nie rozumiem do końca czemu, ale to się dobrze składa. Tego nie widzimy. Dobra, to podpalmy sobie... Aha, nie, bo ja teraz mogę tylko jeden atak wykonać. Dobra, to zróbmy na początek tak. Tak, Mystic padł, temu się oberwało. Temu też się musiało oberwać. Przyznajmy punkt dodatkowy dla Irliet. Ona niech zaatakuje tego strażnika jeszcze. ...949 punktów życia mu zabrała jednym atakiem. No, bardzo ładnie. Okej. Tym się już nie musimy przejmować, to czas się zająć jeszcze tym. No te mniejsze popierdółki też warto zabić. To zabijmy. Możemy w sumie zrobić tak. Niech Irliet tutaj będzie ponownie zatańczyć ze śmiercią. Tak, musimy przeładować, bo już tyle ataków poszło. Osłabmy sobie wrogów. No i dawaj, rozpoczynaj. Czy ty z tego miejsca nie możesz go zaatakować? Chodź tu w takim razie. I am not your Xenos pet, monkey. This tedium is beneath me. I deal death with my hands. No, dokładnie. Tak jak mówi Irliet po angielsku, zadaje śmierć swoimi dłońmi. I to prawda. Ciekawy jestem, jakby te walki wyglądały, gdybyśmy jej nie wzięli. No byłyby z pewnością trudniejsze. Dłużej by trwały. A tak to... stają się wręcz za łatwe, nawet bym powiedział. Ale... dobra, nie widzimy kolejnych przeciwników, więc... już teraz wobec tego musimy zakończyć. Okej, Gardes. Zostało nam 2 wrogów.
Rylet ma następną turę, więc to i tak się zakończy, ale to chodź tu. Sobie zabijesz ty jednego. To sobie puścimy, puścimy sobie to. Ej. A co z tamtym drugim? Nie, to zbyt wcześnie. Yoke musi być aktywowane, albo wszystko będzie stracone. No i patrzcie, kto się pojawił. Nomos. Tak, niewidzialna jednak, że... jasno wyrazista aura, nie wiem dokładnie, mocy spowija sylwetkę ubraną w szaty tych kapłana. Jakby całej tej dziwności, że tak powiem, może sprzyja jeszcze to, że słyszymy młodzieńczy, podekscytowany głos spod kaptura. To jest to miejsce naszych narodzin, mówi Nomos. Przypominam, że Nomos przejął ciało tego, nie pamiętam jak on się nazywał, tego tech kapłana, ale za jego zgodą. Tutaj jakby o wszystkim wiedzieliśmy, my się nawet na to zgodziliśmy. No i zobaczymy, czy ten wybór nie zwróci się przeciwko nam. Tak, wzrok Nomosa jest skupiony na odłamku Ktana. To było... To twoje uderzenie i twoja wola, i twoją wolą było, i twoja wola ucieczki ze swojego więzienia sprawiła, że istniejemy. Tajemnicza istota, która była duszą naszego okrętu przez tak długo, zwraca swoją twarz w naszym kierunku. Ale to ty, Kaerdesie, byłeś tym, kto naprawdę jakby wprowadził nas do tego świata, więc spotkajmy naszego przeklętego prekursora razem, ponieważ jest gotowy, aby się uwolnić. No cześć, Nomosie. Skończył nam się czas. Teraz. To ucieka teraz. Dobra, przynajmniej wygląda na to, że Nomos jednak nie będzie naszym głównym wrogiem. No i mamy Ktana, a raczej jego odłamek. No i patrzcie. Wow, aż mój sprzęt się tutaj trochę wiesza. Ale widzieliście to. Inkwizytor chciał zapanować nad tym czymś, a padł od jednego gestu tak naprawdę. I teraz my się musimy z tym czymś mierzyć. 250% punktów pancerza, 13 tysięcy punktów życia. Uniki 81%. Okej, co tu mamy? Jakie on ma umiejętności? Ktan może teleportować wrogów na losowe pozycje na polu walki. To jest mega niefajne. Okej, mamy kolejny atak, który skierowany przeciwko wrogowi, który jako ostatni zadał jakieś obrażenia Ktanowi. Ktan może tworzyć różne kopie samego siebie. I Ktan może zmieniać pozycję z jedną ze swoich kopii. Jest też mistrzem walki. Dobra, przynajmniej nie jest odporny na ogień,
a jest odporny na toksyny, na zmęczenie, na coś, co powo- na jakieś umiejętności, które powodują, że nie może atakować. Mentalne obrażenia są zmniejszone o połowę, ale za to obrażenia dla maszyn są zwiększone o 30%. Okay, zawsze jak któraś z kopii odłamku albo kula energii działa, za każdym razem, kiedy ktoś jest atakowany, jakby otrzymuje jakiś poziom rekonceptualizacji i to jakby triggeruje jakąś umiejętność obronną na przeciwników. No dobra. Zobaczymy, jak ciężka nas walka czeka. Zastosujemy tą samą taktykę jak w poprzednich walkach, czyli Ryliet będzie waliła ze wszystkich sił we wroga. Tylko tak, najpierw się porozstawiajmy. To, że ja się teraz w ogóle porozstawiam, to jest jedno, bo tam jedna z tych umiejętności tego Ktana powoduje, że on i tak może nas dowolnie poprzerzucać na polu walki, no ale no jakoś musimy się porozstawiać, przynajmniej w tej początkowej fazie. Ty nie potrzebujesz żadnej osłony. Tak, jeszcze Kasia. Kasia niech idzie może tu. No i dobra, walczmy. Na szczęście... A, Ktan w ogóle ma, patrzcie, ma trzy ruchy w jednej turze. Też nie wróży niczemu dobremu. Ale dobra, zaczniemy sobie od przetestowania, jak mocno będą potrafiły go ugodzić ataki Irliet. Bo trochę tych ataków będzie musiała wykonać. Ho, 30. Do 33. Zabrała mu 84 punkty życia. Ale to pewnie przez ten jego mega pancerz, który trzeba będzie zneutralizować po prostu w ten czy inny sposób. Dobra. Wiemy, że nas czeka zdecydowanie cięższa walka niż wcześniej. Dobra, działajmy po swojemu standardowo. To dajmy może tu... Nie, no nam, standardowo nam. Tak te pola trzeba będzie zmieniać w trakcie walki, bo skoro będziemy teleportowani. Dobra, teraz tak. No ogień też mu niewiele robi. Ledwo 15 punktów obrażeń. Okej. Okay. Czy on nagle nie ma większej ilości punktów życia niż miał? Czy mi się wydaje? Teraz nie wiem, ale wydaje mi się, że miał mniej punktów życia już. No nic, osłabiajmy pancerz, bo on tak, to zmniejszało pancerz z tego, co kojarzę. Mhm. Tak jest, pancerz zmniejszony. Nie pozwólmy, chociaż... Dobra, niech zmniejszamy ten pancerz dalej. Tak, już ten atak był trochę silniejszy i pancerz jest zdecydowanie mniejszy. Dobra, teraz tak, to dostaje Kasia. Ma dostać Kasia. I co się dzieje? Czemu się nic nie dzieje? Nie mogliśmy nagle z tego skorzystać, czy o co chodzi? No... Jakiś błąd się chyba pojawił. Tak, poprzemieszczał nas. I pojawiły się te przeklęte kopie. Oh,
Wow, trzy kopie się pojawiły. Trzeba się ich pozbyć. Dobra, Irliet. Akurat stoisz przy jednej. Chodź tu. Na szczęście nie atakuje. Ale to spróbujmy się najpierw popozbywać tych kopii. Na szczęście one są już bardziej podatne na ataki, ale to wciąż nie jest ten poziom podatności, który bym sobie życzył. Ulfar jak daleko trafił. Dobra, Ulfarze. Zaatakujesz na tą kopię. Zniszczmy przynajmniej już jedną z nich, o ile nam się uda oczywiście. Chodź tu. Tak, sprzedaję kopa na początek. Wiele to zrobiło, ale zawsze to są przecież jakieś obrażenia. Na szczęście Nomos nie może oberwać. Od razu sobie przeładujmy tą broń, ale zmieniamy ją teraz na atak toporem. So shall it be. No i dobra, jeden z odłamków padł. A my możemy sobie jeszcze zaszarżować na tego głównego. Czy nie możemy? Wygląda na to, że nie możemy. To sobie podbiegnij do niego. I co, nic nie możemy zrobić? Podbiegnięcie było głupie, tak? Dobra, jednak możemy zaatakować. Stój, gdzie stoisz. No. Po prostu zaatakuj. Zobaczymy, czy to w ogóle krwawi. Krwawi. Ale zobaczcie, płomienie 0 punktów obrażeń to dają. Przynajmniej krwawienie jakiekolwiek obrażenie zadaje. Ale Nomos nagle coś zrobił. Nie wiem do końca co. Tutaj się coś pojawiło. Cholera tylko wie, co to jest. Dobra, Kasia. Dobrze by było, gdybyś ty się skitrała trochę. A najlepiej było, gdybyś dała punkty. Irliet, to skitraj się może tu. On cię nie powinien zaatakować. Kasia, znaczy Irliet nie zaatakował. Dobra, i zróbmy tak. Co nie możemy? Nagle przyznać jej punktów. Nie możemy. Ach, to źle. Źle. Dobra, to zróbmy. Czy my możemy cokolwiek tu zrobić teraz? Nie. Źle, znowu źle. Kasia nie widzi żadnego ze swoich sojuszników. Nie wiem, czy apatia zadziała na to coś. Me? If you insist, Lord Captain. Dobra, to użyjmy tego na sobie. No i tyle. Zobaczcie, ale był spod apatii. Wow. Dobra, to bolało. Ulfara to zabolało przede wszystkim. Swoją kopię nawet trafił, ale Kardys też oberwał.
Dobra, Pascal, chodź tu. To powinno go... Chciałem powiedzieć, powinno go zaboleć, ale... Wygląda jakby w ogóle to miało go nie boleć. Ale zobaczcie, zmniejszyliśmy mu statystyki. I to znacząco. Nie wiem, czy niszczenie tych kopii jakoś nie powoduje właśnie tej utraty statystyk. Spróbujmy. Dobra, ale główny atak pójdzie jednak na tego. Ale zwykłym atakiem go potraktujemy. Dobra. I chyba tyle. Ok, czas na Heinrichsa. Tylko zamiast tego Heinrich sobie zaatakuje tego, żeby już go wykończyć. I tak. Dobra, możemy sobie użyć też tego. Leczymy w ten sposób, ale... Ale słabiutkie to było leczenie. Niepotrzebnie to zrobiłem. Dobra. Kolejna kopia zniszczona. Ale jakoś go to wybitnie nie zabolało. Dobra. Sobie po prostu zaatakuj tę kopię jeszcze. Ale pudło. No nic. Możemy jeszcze uleczyć, ale to aż zdegraduje... Bardzo małe leczenie, a zdegraduje osnowę dosyć znacząco, więc sobie to już podarujmy. Dobra, czas na Kaerdesa. Olejmy sobie na razie Kaerdesem tą kopię. Chodź tutaj. Mamy akt heroiczny i znowuż nie możemy go wykorzystać, przynajmniej nie na Irliet, bo jest przed nami zasłonięta. Ale to zróbmy tak. O, zobaczmy, czy teraz będę mógł to zrobić. Gdzie jest Cassia? Ach, nie widzimy jej też. Niedobrze. Dobra, zostawmy sobie ten akt heroiczny na później. W takim razie. Chciałbym, żebyś ty w końcu zaczął obrywać od płonięcia. Tak, 6 obrażeń mu zadaje teraz płonięcie, ale my to możemy wzmacniać, więc będziemy to robili. Tak, przyznamy punkty akcji Ulfarowi może, czy Pascalowi. A niech będzie Ulfar. Muszę uważać tutaj na ten spot apatii tylko. I ty sobie puścisz cery ze swojego boltera tym razem. Dobra, schodzimy już powoli z tym jego życiem, już do 12 tysięcy. Pamiętam, że tam było znacznie więcej tego. Tak, teraz Kaerdes jeszcze wroga osłabi. Dobra, jakoś powolutku, bo powolutku, ale idzie to do przodu. I jeszcze się schowajmy tutaj, przed jego atakiem. Dobra, na razie to tyle. O,
312 punktów życia nagle stracił. Nie wiem do końca z czego, bo jak na moje miał tracić 22, ale coś widocznie powoduje, że traci bardziej. Tam już jest tyle efektów nałożonych, że one się w jakiś sposób tam akumulują. Dobra, koleżanko, chodź tu. I understand your intent. I am not your Xenos pet monkey. Dobra, dawaj. O, teraz już zdecydowanie bardziej przyzwoite obrażenia wchodzą w grę. Tak jest. Co prawda nie był to jeszcze atak krytyczny, nie było to 940 tam parę punktów życia straconych, ale już jest lepiej. Dobra. Czas na Ulfara. Ty musisz sobie, kolego, najpierw ten spot apatii tu ominąć. Czemu nie możemy zaszarżować na niego? Tego nie rozumiem. No ale nic. Dobra, zróbmy... Zróbmy tak. Dobra, zmieńmy sobie broń. Dobra. I co? I tyle ze strony Ulfara. Heinrichs obrywa. Kurde, tak mi ta kamera skacze, że nie widzę. Ale Ulfar na razie oberwał ze wszystkich najbardziej. Dobra, Kasia, chodź tu. W końcu Irlie dostanie swoją ekstraturę. No i teraz liczę na to, że Irlie da czadu. Dobra, oznaczmy jego słabości. I dawaj. Dobra, 549 i coś mu się dzieje. Jest jakby przez coś wiązane, przez te kule energii, tylko czy one coś realnie powodują? Czy one go na przykład, nie wiem, przypadkiem nie wyleczą nagle? Mam nadzieję, że nie. Dobra, zeszliśmy już poniżej 10 tysięcy punktów życia, ale trochę się boję, kurde, że on nagle odzyska to, co stracił. Dobra, sprawdźmy, co mu się dzieje. W ogóle 0 pancerza, 0 uników, 0 obrony. Ale jest, patrzcie, restrukturyzacja. Przez krótki okres odłamek Ktana staje się podatny na ataki, na wszystkie ataki, ale... Ale co to sprawi, że co on się odrodzi, czy co? Będzie, jego tury tutaj nie będzie, kolejnej. Ale nie wiem, co w zamian za to. Kontynuujmy w każdym razie nasze ataki. A, Irliet nie zaatakuje, bo musi przeładować broń. Dobra, jeden atak wykonasz, to wykonaj. Dobra. 647 punktów życia. Jeżeli nagle, tak jak mówiłem, nie zacznie się regenerować, to będzie git. Okej, Kasia. Czy ty możesz swoim atakiem sięgnąć tego? Nie możesz. Nic nie możesz, musiałabyś zmienić pozycję, no to chodź tu. Dobra, możesz tego zaatakować, to atakuj.
możemy też trochę ulepszyć naszych sojuszników. No i na razie tyle. Chociaż może jeszcze to. Nie sięgniemy. Okej, okay, on się zamienił miejscami z kopią. Skończyła się też ta restrukturyzacja, jak sądzę. I ma tyle samo punktów życia co wcześniej. Co prawda wrócił mu tam pancerz, uniki i tak dalej, ale one go akurat nie chorniły wybitnie przed atakiem. Dobra, my sobie spróbujemy wyeliminować tą kopię. Boję się, że on za chwilę przywoła kolejne i będzie ich już zbyt dużo na polu walki. Dobra. Robię tak, żeby na pewno ją trafić. No. Kopia padła. Jeszcze mamy jeden atak do wykonania, to spróbujmy. Trafiliśmy. Niewielkie obrażenia, bo niewielkie, ale zawsze coś. No i dobra. Czas na Heinrichsa. I tak, najpierw sobie zaszarżujesz. O, 240 punktów życia odebrał Ktanowi, więc spoko. I jeszcze sobie wykonaj dewastujący atak jeden. No teraz już gorzej. Dobra, Kaerdes. Chciałem przyznać punkty akcji Irlieta, ale ona jest daleko. Damy to może Ulforowi wobec tego, bo on też potrafił sensownie przywalić. Zanim to zrobimy, to sobie trochę ulepszmy warunki dla naszych walczących. Dobra, możemy też go jeszcze zaatakować i sprawić, żeby nie przestał przypadkiem płonąć. Powiedz mi, jakie ty teraz obrażenia? W ogóle patrzcie, jak mu obniżyliśmy statystyki. Od ognia tylko 19, wciąż za słabe te obrażenia są. A tu co? Aha, kula energii się pojawiła. Nie wiem, co ona robi, ale jej pojawienie się mi się totalnie nie podoba. A, tutaj znowu jego kopie się pojawiły. Co ty robisz, ty kulu energii? Nie możesz atakować. Jesteś nieruchoma. Wow, ale w następnej turze ona eksploduje. Zadając obrażenia i boję się, że ta eksplozja powoduje, że Kaerdes nam wypadnie. Więc atakujmy, słusznie atakujmy. Czy byś to też oberwał? Tak, pięknie, to mi się spodobało. No, na szczęście kula energii rozwalona. A my możemy jeszcze jeden atak wykonać. A to walmy w tego. Czy ty możesz wykonać jakieś dodatkowe ataki czy coś? Nie. Te umiejętności nie są jakieś powalające. Ale tak, my przyznamy całą dodatkową turę Ulforowi, tak jak mówiłem. I tak, ty sobie
Zmień broń. Zaczniemy sobie od... Myślałem, że od ataku na tego, ale on jak wykona atak, to potem chyba... Nie pamiętam, czy będzie mógł się ruszać, czy nie. A mi zależy przede wszystkim na dorwaniu tego oryginału jednak. I tak, weź sobie... Weź sobie to. Będziemy mieli jeszcze jeden darmowy atak. Dobra. Okej. Dobra, wal jeszcze raz. Ale może... Nie, dobra, wal dalej w tego. Okej. Teraz tak, może w końcu nam się uda tego użyć, ale... Nie możemy na Cassie tego użyć. Nie rozumiem do końca, bo przecież wcześniej używaliśmy i... Czy chcieliśmy, a nie mogliśmy nic zrobić, więc... Trochę lipa. Dobra, to nic z tym na razie nie zrobię. Nie wiem co... Aha, znowu przywołał kulę energii. Chodź, Irlit tutaj. Dobra, dawaj. Aha, znowu ta restrukturyzacja mu się zaczyna, tylko kurde, ja nie wiem, jakie profity ona mu daje. Dobra. Ulfar. Przydałoby się by tą energię... Energię tutaj, czy energię, tą kulę energii zniszczyć. Ale to zróbmy tak. Sprzedaż kopa kuli energii. Brzmi śmiesznie, ale tak się właśnie stało. I teraz zrobimy tak. Zmień sobie może broń. A nie, musimy ją przeładować, a to będzie kosztowało punkty akcji, to nie. Dobra, możemy teraz jeszcze zaatakować. Tak. Kula energii znowu rozbrojona. I choć jeszcze tu mamy 4 punkty akcji jeszcze, więc całkiem dużo. Jeszcze zdołamy wykonać atak Melta bronią. Czy jednak... Nie zrobimy. No wygląda na to, że nie zrobimy. Nie do końca wiem czemu. Chyba, że już po prostu ilość ataków mu się wyczerpała. Chyba tak. Zapomniałem, że mamy pulę ataków do wykorzystania. No dobra. Znowu Nomos tutaj w jakiś sposób zareagował. Nie mam pojęcia, co on robi. Aha, znowu przywołał tą kulę energii. No kurde, co on się tak uparł na tę kulę energii? Dajmy punkty Kardesowi. Punkty akcji, ty stąd zmykaj. Nie wiem jak daleki ona ma zasięg tego swojego ataku. ...22 punkty obrażeń. Chociaż słabo. Co tak słabiutko? Więcej nie zrobisz. Cassia, ty jeszcze możesz tą kulę energii zaatakować, ale twój atak to jakiś żart. Może tą kopię sobie zaatakujmy. Dobra.
Dobra, kopia nie powinna móc się teraz ruszać. A on przywołał kolejną kulę energii. Dobra. Dobra, a my sobie jeszcze użyjemy ataku obszarowego na tych dwóch kulach. Dobra, jednej nie ma, druga trochę życia straciła. Okej, czas na Heinrichsa. But of course, Lord Captain. Dobra, dawaj. Okay, powoli tego Ktana rozwalamy. Zostało mu jeszcze 5000 punktów życia. Biorąc pod uwagę, że zaczynaliśmy z 13, no to nie tak najgorzej. Dobra. Ok, czas na Kaerdesa. Ty chodź kolego tu. I tak. Ulfarowi damy punkty akcji, skoro można, to proszę bardzo. Ulfar, teraz może zaatakujesz bronią Melta, czy nie dasz rady? Nie dasz rady, bo on atak nią kosztuje 3 punkty akcji, ty dostałeś tylko 2. Ale może zróbmy tak. Teraz wszystkie ataki masz za darmo, więc teraz możemy Melton zaatakować. I oberwie i kopia, i oryginał. Oberwał też Heinrichs niechcący, przepraszam cię Heinrichsie. I możemy jeszcze zrobić tak. Powinieneś mieć jeszcze jeden atak darmowy, tak jest. To sobie zaatakujmy tą kulę energii. Wolę nie ryzykować sprawdzenia, jak daleki ona ma zasięg tego swojego wybuchu po prostu. Dobra, dalej tak. Ty już powinieneś naprawdę sensowne obrażenia tego ognia mieć, ale nie masz. Zobaczcie, Inflame już na poziomie 118. Możemy cię za to jeszcze oślepić. I okej. No dobra, już tych obrażeń pasywnych trochę ma, ale czemu on nic nie robi? W zasadzie no przywołuje jedynie tylko te kule, a to się niszczy w miarę łatwo, więc nie do końca rozumiem tych jego decyzji. Ale najważniejsze, że teraz ruch ma Irliet. I Irliet może znowu przywalić. This tedium is beneath me. 921 punktów życia. Kolejne. Dobra, kolejne kule przyzwał. Tutaj mamy kopię, ale ona jest chyba jakaś silniejsza. 665 punktów życia. To jest no już lepiej niż wcześniej, bo tamte wcześniejsze miały po ile? Po 330?
Dobra. Ulfar. To tak, kolego. Zmień sobie broń. Szkoda tylko, że tą ją trzeba przeładowywać przy każdym strzale. Ale opłaca się. Dobra. Kule zniszczone, to teraz jeszcze może jeden ataczek uda się wykonać na samym ktanie. Możemy mu też sprzedać kopa. Kopa, który już 153 punkty życia zabiera, więc naprawdę spoko. Dobra, idzie nam ta walka. Myślę, że już... Myślę, że już uda się ją doprowadzić, tą walkę do końca. No, trochę zawodu jest, bo butek... O! A co tu się dzieje? Ta istota jest przeznaczona do zginięcia w następnej rundzie, chyba że ktoś inny zajmie jej miejsce. Dobra, to jest game changer, bo jeżeli on teraz tak co turę będzie robił, to będzie kiepsko. No, będzie kiepsko. Dobra, nikt nie zabierze miejsca Ulfara, bo każdy jest równie ważny w tej walce. Jeszcze możemy przywalić tej kopii. I Cassia jeszcze przywali. I am a navigator, not a servitor. Me, if you insist, Lord Captain. Dobra. Czy on znowu kogoś skuł kajdanami, czy nie, on przywołał kolejną kopię samego siebie. Dobra. To jest coś, co mnie zaskoczyło. Coś, co powoduje, że w końcu zaczynam doceniać tego przeciwnika. Bo już myślałem, że idzie nam bardzo sprawnie. Że za sprawnie, że nawet ta finałowa walka, bo to chyba jest finałowa walka, nie powoduje, że jakoś mam tutaj obawy, że przegram czy coś. Czyli tak powinniśmy wygrać, pomimo tego, że Ulfara za chwilę zabraknie wśród walczących. Ale zostało mu 879 punktów życia. Gdyby on tej umiejętności używał od samego początku, no co parę tur, no to wyglądałoby to zdecydowanie inaczej, ale nie używa, więc... Teraz pod koniec to myślę, że to już niczego nie zmieni. Pascalowi się trochę oberwało od używania własnej umiejętności. Okej, okay, Heinrix. W sumie po co ja tego użyłem, to ja nie wiem. Ale zróbmy tak. Zróbmy tak. Dobra, jeszcze wzmocnimy swój atak. I won't object to it. 357 punktów życia zabraliśmy. Zostało 374. To jest jeden porządny atak. Okej. Okay. Jeżeli Cardes go teraz nie ubije, to Ulfar zginie. No może uda się jeszcze Ulfara uratować. Czy ty w ogóle, Ulfar, mógłbyś... Nie mógłbyś już chyba żadnych akcji wykonywać. Dobra, to tak. O!
żebyśmy wygrali. Czy może Dran się zregeneruje nagle? O, chyba go uwięziliśmy. Chyba mamy zwycięstwo, moi drodzy. Tak, starożytny potwór miota się przeciwko mackom energii tego urządzenia Yok. Jej niemożliwe siły, które sprawiają, że sama rzeczywistość wybucha, są teraz jakby zniewolone w kompaktowym labiryncie w podziemiach. Cząstka po cząstce powracają, jakby sprawiając, że powraca to do okrutnej i bolesnej nieegzystencji w danym momencie. Mogłoby się ten ktan mógłby się nawet miotać bardziej, silniej, ale coś go jakby powstrzymuje. Jesteśmy powodem tego powstrzymywania. Dopiero teraz odłamek ktana skupia się na nas, ponieważ bitwa była niczym innym jak tylko jakby takim odruchowym oporem obcego, czy którego umysł zaabsorbowany był kompletnie inną rangą myśli i odpowiedzi, ale teraz ktan myśli już konkretnie o nas i jego myśli są tak jakby rzeczywiste, że możemy je wręcz wyczuć i je poznać. Ktan poszukuje końca konfrontacji. Jest gotowy rozwiązać konflikt w sposób, który zadowoli wszystkich. Więcej i więcej łez pojawia się. Łez, czy rozdarć, nie wiem, pojawia się na... Nie, łez to nie jest... Tears to jest łza? Już kurde, teraz nie pewno. Chyba tak, więcej i więcej łez pojawia się na formie odłamku, jak Yoke absorbuje, kiedy Yoke absorbuje jego moc, staje się coraz trudniej dla odłamku utrzymywać swoją fizyczną strukturę. Każdy brak perfekcji, który sprowadzamy, przywołuje gwiezdnego drapieżcę bliżej do ponownego uwięzienia. Nomos tutaj się wypowiada. Nie pochylaj swojej głowy przed naszym przed tą abominacją prekursora. Begoten. Kurde, co to znaczy Begoten? Niedokładnie to wiem. Został stworzony przez mroczną otchłań w przeszłości. To fragment tego, co pożerało gwiazdy i niszczyło cywilizację. To nie zna zadowalania się kogokolwiek poza sobą samym. Pozwól nam sprzeciwstawić się mu. To nasz czas, nasza niemożliwa szansa. Czyżby jakiś duch Theodory tu się nagle pojawił? Tak, kolejna warstwa rzeczywistości pęka i pojawia się sylwetka przed nami. Ona. Dając nam jakby sprawdzający i pochwalający, rzucając nas sprawdzającym i pochwalającym wzrokiem Theodora, pozwala sobie na niewielki uśmiech. Okej, dobra. Myślałem, że będziemy mogli pogadać z Theodorą, ale tak, jakie mamy opcje? Możemy spróbować dotknąć Theodory, możemy pomyśleć o ktanie, powiedzieć po prostu nomos, powiedzieć tak, zadać ostateczny cios, skazuje ciało na zagładę bez końca potworze. Możemy zadać ostateczny cios i powiedzieć,
ugniesz się mojej woli i zniszczyć to urządzenie Yoke i uklęknąć przed starożytnym bóstwem. Jestem gotowy służyć. Ale co, nie wiem, Nomos? Jeżeli nasze narodziny kiedykolwiek miały cel, jest on tutaj i teraz. Dlaczego nazywasz odłamek swoim prekursorem? Ponieważ właśnie tym jest, tym jesteśmy. Powiedzieliśmy ci wcześniej o ambicji Theodory, o umyśle Amarnata, o tym, że okręt był naszą kołyską i o sekrecie Epitafium. Wyrośliśmy w coś, jakby wyrośliśmy na zasadzie, jak rośnie roślina, w coś innego i wciąż się rozwijaliśmy. Więc Nomos się urodził. Jesteśmy echem siły odłamka, echem, które uciekło z więzienia. Ale staliśmy się czymś zdecydowanie więcej. Z twoją pomocą, co planujesz zrobić? Zmierzyć się z prekursorem, dotknąć go i zaabsorbować, żeby refleksja obiektu stała się jakby odwrotnością, żeby to obiekt stał się refleksją swojej refleksji, coś takiego, żeby odłamek stał się Nomosem. Wtedy i tylko wtedy zagrożenie zostanie wymazane na zawsze. Czy myślisz, że zdołasz to zrobić, Nomosie? A co się stanie później? Będziemy stali przed wieloma możliwościami i na zewnątrz granic przewidywalności. Nie jest możliwym wiedzieć, co będziemy mogli, a czego nie. Ale wierzymy, że damy sobie radę i to właśnie powoduje, że chcemy spróbować. Jeżeli nam się powiedzie, uzyskamy moc ponad wszelkimi miarami. Staniemy się tarczą przeciwko jakiemukolwiek zagrożeniu, w jakiejkolwiek formie się ono zamanifestuje. No, taka tarcza byłaby przydatna, tylko istnieje obawa przed tym, żeby Nomos się na przykład nie zbuntował. Potrafimy wyczuć reakcję odłamka, obserwacja, analiza i niemalże niewidoczny niepokój. Dobra. Nie wiem, mam nadzieję, że próba dotknięcia Theodory tutaj nie zniweczy całego dialogu. Zobaczmy. Cząsteczki rzeczywistości dookoła nas zaczynają wrzeć, starają się uleczyć rany istnienia i powstrzymując ją przed wejściem w naszą wersję rzeczywistości. My i ona wymieniamy słowa, myśli, spojrzenia, ale fizyczne połączenie jest niemożliwe. Jesteśmy ledwie ulatującymi zjawami, które mogą się rozwijać w każdym momencie. Ona jest cicho, jej wzrok jest wciąż skupiony na nas, tak jakby starała się nie wiem, jakby co się starała. Okej, ale możemy chyba do niej coś powiedzieć jednak. Ja jestem na rozdrożu Theodora, co powinnam zrobić? Nie będziemy jej pytali o zdanie, to nasza własna decyzja. Ale przykro mi z powodu twojej śmierci. O, jednak odpowiada Theodora. Pozwolenie na handel naszej dynastii jest podpisane krwią imperatora i wpisane w naszą krew. Krew wolnych kupców rodu von Falancius. Tak zawsze było. Jakikolwiek los wybierzesz, mogę mieć jedynie nadzieję, że będzie lepszy niż mój. Okej. Okay. Może nie myślmy o Ktanie za bardzo, bo jeszcze nam się wedrze do naszych myśli. Dobra. Nomos, mam nadzieję, że będziesz dobrym wyborem. Działaj teraz, moje dziecko.
Jesteśmy gotowi na najbardziej istotną bitwę w naszego życia. Życz nam szczęścia. Nomos kroczy przed odłamek i cały świat eksploduje w przerażającym wirze. Możemy słyszeć kolory i widzieć jakieś dotknięcia, nie wiem jakie dotknięcia. Lód płonie w naszych dłoniach, podczas gdy ogień pozostawia odmrożenia. W całym środku tego szaleństwa możemy jasno wyczuć bitwę pomiędzy dwiema istotami. Jedną nieskończenie starożytną, a drugą nieskończenie młodą. Okej, coś tu się dzieje z odłamkiem. Moc odłamka Ktana jest taka, że redefiniuje... Nie wiem, co dokładnie redefiniuje, ale ma słabość, którą możemy teraz, dopiero teraz zobaczyć. Wraz z odłamkiem i jego rywalem stającymi twarzą w twarz. Odłamek jest właśnie tym. Odłamkiem. Jest niekompletny. Nie jest pełny. Nie może być tym, czym Ktan był wcześniej. To, co stawia opór odłamkowi, jest czymś całkowicie innym. Niepodzielną, inteligentną istotą z czystym celem w umyśle. Podobną do dobrze wycelowanej strzały. A tym, kto stworzył i wypuścił tą strzałę, byliśmy my. Bitwa trwa i trwa i trwa. Jakby tutaj wyprzedzając sam jakby upływ czasu, ale my nie potrzebujemy. Jakby my dokładnie wiemy, kto będzie tutaj zwycięzcą. Okej, odłamek znowu został uwięziony w swoim więzieniu. Ale co dalej? No i moi drodzy, mamy koniec gry, na to wychodzi. I mamy chyba opis tego, co się będzie działo dalej. Mamy cienie przyszłości. Tak wygląda nasz Caerdes von Faleancius, nasz psionik. Co prawda nie nosił żadnego pistoletu chyba, ale fajnie zobaczyć jego sylwetkę. Dobra, no to mamy chyba opisy końcowe, co się tutaj podziało w uniwersum. Tak, odłamek Ktana transmutował w nową formę i jego imieniem było Nomos. Posiadając siłę starożytnej istoty i wychowany przez wolnego kupca, młody gwiezdny bóg pilnował sektora Koronus, swojej nowej domeny, z ciekawością. Znaczy obserwował, w sumie nie pilnował, tylko obserwował sektor Koronus, swoją nową domenę, z ciekawością. Jakby zebrawszy swoje krwawiące światy raz jeszcze, wolny kupiec ośmielił się zbudować coś bardziej szlachetnego i cywilizowanego w sektorze. Przystań dla tych dryfujących i niechronionych w ścisłej hierarchii Imperium. To byłaby niezmierzona granica, jakby, gdzie wolność i współczucie nie wymarły całkowicie. Uwięziony potwór pod kontrolą von Falanciusa zapewniał przeżycie zapewnił przeżycie tej powstającej utopii. Gwiezdny Bóg zniszczył wszystkich, którzy zagrażali jej
i spokojnym mieszkańcom i budził strach w tych, którzy nie mieli wiary albo byli małej wiary. Sektor zasmakował słodkiego owocu wolności i tolerancji. Zasmakował w wolności i tolerancji. Imperium jednak nie mogło wybaczyć tak bezczelnej dewiacji od porządku nakreślonego przez Świętą Terrę. Dynastia von Falanciu została oskarżona o stworzenie swojego własnego imperium. Flota inwazyjna zebrana w sektorze Calixis. Flota inwazyjna zebrała się w sektorze Calixis i długość życia młodej utopii była tak krótka, jak długość życia jej stwórcy. Chroniąc młode Królestwo Wolności, Nomos stworzył międzywymiarową barierę, która odcięła sektor Koronus od Imperium bardziej niż wielka blizna w Osnowie. Ludzkość sektora Koronus została odizolowana, opierając się tylko na samym sobie. Mogli albo zbudować coś nowego i innego od Imperium, albo popaść w horror czający się w ciemności. Ideały, które... Ideały, którymi kierował się Caerdes von Falantius, były obce dla Imperium, ale bliskie sercu wielu w sektorze. Każdemu, komu odmówiono sprawiedliwości, albo kto nie mógł rozwiązać konfliktu w rozmowie, po prostu ruszał w kierunku pałacu wolnego kupca w poszukiwaniu łaski. Czyli jednak flota Imperium chciała zaatakować, ale Nomos nas ochronił, więc to tak nie do końca jakby Imperium Caerdesa von Falanciusa nie przetrwało. Po prostu zostało odizolowane od reszty wszechświata i jego los jakby jest w jego własnych rękach. Tak to zrozumiałem. W każdym razie tak, mamy dalsze losy innych frakcji. Utraciwszy swoją liderkę i przybrakującym godnym dziedzicu, dynastia Chorda zaczęła słabnąć. Ponure dziedzictwo odrażający Aspis się odkryło i protektorat popadł w chaos. Jakby tutaj osoby, które próbowały przejąć władzę, rozerwały domenę tego rodu już jakby całkowicie. Opierając się pokusom, które go okrążały, Caligos Winterscale powrócił do swojej domeny i rozpoczął budowanie rozwalonych pozostałości swojego protektoratu. Aż po jego ostatni dzień jego akcje i myśli były podyktowane ochronie porzuconych światów i chronieniu tych, którzy przeżyli. Jednakże nie był on w stanie zdziałać wiele w czasie, który mu pozostał. Jego ostatni oddech... Wydał swój ostatni oddech na tym samym tronie, którego odmawiał porzucić przez dekadę, twardo odmawiając wszczepom, które mogłyby odnowić jego mobilność i siłę jego nogom. Okej, czyli opis Caligosa nie współgra już z tym obrazkiem tutaj. Kult świętego Drususa kontynuował swoje próby szerzenia wiary w sektorze i odkrywania podłych występków władz. Silniejszy i bogatszy
Im silniejsza i bogatsza była planeta, tym mniej jej władcy chcieli ujrzeć ubranych na czarno wielebnych. Zamieszki i zabójstwa popchnęły kult do miejsca, w którym czuł się najbardziej pewnie, na granicę. Gdzieś tam Hieronymus Doloroso pozostawał najbardziej wielbionym kapłanem w kulcie świętego Drususa. Nie odrzucał on nikogo, wysłuchując spowiedzi piratów, dezerterów i żebraków. Prawdopodobnie, czy całkiem możliwe, że to jeden z tych właśnie łajdaków zainfekował go rzadką formą leprozy. To chyba jest... Boże, jak to się nazywa? Rzadką formą trądu, który pozbawił go wzroku. Ale jego serce wciąż widziało spaczenie w duszach innych ludzi. Tak, umowy, które zawarła flota Cognizans i dynastia von Falancius, odnowiły brakujące zapasy sektora i pozwoliło to im na wznowienie kampanii, jakby tutaj, no, kampanii od nieba, bo odkrywczej, ze swoimi potężnymi bazami stworzonymi w sektorze. Zwiadowcy Omnisjasza dzielnie podróżowali na nienazwane gwiazdy z tym samym zapałem, który popychał ich poprzedników do odnalezienia sektora samego w sobie. Schizma przerwania cyklu pochłonęła całą flotę Cognizans i wkrótce wojna domowa się skończyła. Odrzucając przykazania swoich poprzedników, eksploratorzy wyruszyli nową, niebezpieczną ścieżką nowego zrozumienia, nowej kreacji i rewizji procedur i algorytmów. Flota była raz jeszcze zjednoczona i w swojej jedności była gotowa do zmierzenia się z horrorami stającymi na drodze katechizmu, utrzymania i operacyjności. Magos Dominus Opticon 22, jeden z pierwszych, który pokłonił się na powrót Mesjasza, to był ster szwadronu matki floty Cognizans. Bez pytania objął, przyjął do siebie nauki przerwania cyklu i osobiście zadbał, aby zniszczyć renegatów, którzy nie zaakceptowali słów Mesjasza jako prawdę i przyjął tytuł identyfikator pogromcy chromu, nie wiem jak to nazwać. Kryzys w sektorze zadał wiele silnych ciosów biznesowi piratów. Nie mając już silnych sojuszników, wycofali się oni w ciemność systemów na pograniczu. Ciężkie życie, z którym się mierzyli, wykuło w nich nowe plemię wypełnionych furią dzikich i chętnych do zrobienia wszystkiego, aby przeżyć. Zaprzysięgli swój powrót i odebranie tego, co kiedyś należało do nich. No, spróbujcie tylko, to Nomos was odpowiednio przywita. Przez wiele lat stara rycca przewodziła kapitanami bractwa. Na koniec swojego życia raz jeszcze wzięła ster okrętu i powiodła atak bez precedensu na
szwadron matkę floty Cognizance, podczas którego atakujący dali radę przejąć tuzin okrętów transportowych wypełnionych świętymi podrąkami, świętymi darami Omnisjasza. Czyżby Optikon i Rydca się tam spotkali, spieli ze sobą? Przemoc, która rozprzestrzeniała się w sektorze, sprawiła, że wielu miało się na baczności. W rezultacie interesy misji Kasbalika podupadły. Wkrótce pogłoski pojawiły się pośród zimnych handlarzy o tak zwanej jakiejś komisji, która przedarła się przez szczęki do sektora. Jej cel było przeprowadzenie audytu tego, co jakby, no, audytu tego, co jeszcze posiadała Kasbalika, jak rozumiem, i powzięcia działań do ponownego otwarcia operacji. Te słowa niosły ze sobą okrutną, jakby złowrogą groźbę, zagrożenie może w ten sposób. Wladim Tokara jako suweren Footfall przeżył 14 prób zabójstwa. Jakby zwalczył nie mniej niż 2000 spisków, zanim ostrzał w końcu zabrał jego życie. Pogrzeb szanowanego suwerena został przeprowadzony w wielkim sekrecie jedynie z jego najbliższą świtą dozwoloną, aby ujrzeć jego truchło, co sprawiło, że narodziły się szczególne pogłoski. Tak, czy gdyby Wladim upozorował swoją śmierć, to też byłoby możliwe. Tak, marynarka imperialna była, obawiała się wzrostu dynastii von Falanzius. Widzieli się niczym psów strzeżących trzutki poddanych imperatora i jakby nie obawiała się, tylko była świadoma. Widzieli się jako psy chroniące trzutki imperatora, a pojawił się nowy pan tej. Nowy pan, jakby Watahy. Okej. Okay. Jednak byli świadomi, ale to nie sprzymierzyli się z dynastią. Tak, admirałowie tutaj obserwowali dynastię ostrożnie i obawiali się, że pewnego dnia będą musieli udać się na wojnę przeciwko wolnemu kupcowi. Kapitan Austerius Torfast jakby stworzył kompanię handlową Torfast i spółka, że tak powiem, która wyróżniała się w handlu i pozyskiwała i stworzyła godną flotę eskortową. Po trzech dekadach wyruszył w kierunku Szczęki, aby powrócić do Imperium w nadziei na uzyskanie pozwolenia na handel, które by sprawiło, że zostałby wolnym kupcem, ale nie wiadomo, jak ta podróż się zakończyła. Kiedy apostazja wolnego kupca stała się jasna, marynarka imperialna wypełniła swoje obowiązki i walczyła z dynastią rodu von Falanzius. Bitwa o Dargonus zakończyła się wielką przegraną i statki, które przetrwały tą bitwę, uciekły do odległych systemów gwiezdnych. Osłabieni, ale nie złamani kapitanowie zaprzysięgli odbudować swoje siły i zaplanowali rajdy na terytorium apostaty. Dargonus kontynuował wzrost przez dwie dekady, zanim straszliwa rebelia
zadała cios jej prosperity tej planety. Genetyczne abominacje znane jako kult genokradów zinfiltrował kopce Dargonus i spróbował przejąć świat. Miliony zostało zabitych w czystkach i walki na ulicach zniszczyły wiele kopców, powodując, że Dargonus cofnął się o całe wieki i stracił szansę na zostanie stolicą sektora. Kiawa Gamma zmyła plamę swojej poprzedniej, zmyła plamę z hańby, że tak powiem, ale nie mroczne wspomnienia o niej. Święte hale nigdy nie były ciche i racje produkcyjne stały się nadrzędnym prawem. Chwała Imperium została wykuta w krwi i płocie tych pracowników, a kamienie, nie wiem jak to nazwać, ale żar na młynu, chyba tak można powiedzieć, jakby tutaj te manufaktury zabijały pracowników, jakby wiele tam straciło życie w manufakturach, można tak to wytłumaczyć. Nawet w śmierci dusze służących nie śmiały odrywać się od swoich machin. Kiewa Gamma wzrastała i nowe manufaktoria były tworzone, aż niepokojące raporty rozpoczęły pojawiać się wiele lat później. Wyglądało na to, że ktoś w sekrecie przejął kontrolę nad kolonią, przejął jakby sekretnie kontrolę nad kolonią. Ani groźby wobec tych kapłanów, ani egzekucje tutaj nie pomogły. Ktoś w cieniu tkał swoją sieć i tworzył sekretne plany. Nie dowiedzieliśmy się, co się stało dalej. Janu został podbity. Dusze obcych poddane egzorcyzmu, a jakby dzika powierzchnia została okiełznana. Pola rosły, aż pokryły całą planetę i biliony ton prowizji, biliony ton różnego rodzaju jedzenia były tam pozyskiwane. Janu stał się można powiedzieć spichlerzem całego sektora. Jakby ktoś zagroził Janus, to skazałby miliardy na głód. Tak, Janus stał się tyglem dla wielu kultur z setek światów, przyjmując uchodźców spośród całego sektora w najczarniejszej godzinie. Stał się twierdzą i symbolem nadziei, bo kiedy kryzys minął, uchodźcy rozpoczęli powrót do swoich domów, aby odzyskać utracone światy. Janus uzyskał dumną nazwę Domu Rekonkwisty. Pomimo mrocznych oczekiwań, koegzystencja ludzi i Eldarów nie doprowadziła do katastrofy. Janus zmierzył się z wieloma próbami i podczas walki przeciwko jednej z nich sprawił, że dwa ludy działały razem. Nie rozwinęli oni żadnych przyjaźni między sobą, ale nauczyli się rozmawiać bez broni w swoich dłoniach. Więcej niż jedna niebezpieczna ksenofilska schizma narodziła się na Janus. Okay. 5 lat po kampanii na Epitafium Webos 6 zginęło jako rezultat nieznanej plagi, która nadeszła z podziemi. Skazańcy i nadzorcy zostali zatruci, uduszeni albo po prostu zginęli. Ok,
Okej. Okay. Pomimo tego baraki niewolników szybko się ponownie zapełniły, ponieważ nie brakowało wygnańców i kryminalistów w sektorze. Strzeżone luksusowe pałace zostały zbudowane nad kopułami klimatycznymi, pokryte chmurami, trującymi chmurami. Były domem dla wielu potężnych czarnych strażników, jakichś tam arystokratów i bogatych łajdaków, którzy na Webos 6 mieli wielki polityczny wpływ. Tak wielkie i okrutne wyczyny były tam dokonywane, że niedługo potem ponury świat śmierci że o ponurym świecie śmierci mówiło się niczym o nowym politycznym centrum sektora. Już nie jakby. Znaczy inaczej, Folston stał się nowym centrum duchowym sektora, pokryty złotem i mocą. Władcy, którzy się tam oddawali, byli jakby zadziwieni wielkością, kryminaliści karą, a prawowici byli jakby gdzieś tam zachęcani. Jakby tłumów nie było końca, można by tak powiedzieć. Skarby i wpływy szybko jednak wypaczyły wielkich hierarchów Folston, sprawiając, że stali się koterią egomaniaków pochłoniętych przez chciwość. I kiedy ich brudne uczynki wykonywane pod przykrywką ornatów, ubrań po prostu, ich siła cały czas, jakby tutaj ich moc, siła polityczna cały czas rosła. Nie było to zaskakujące, że kilka lat później hierarchowie Folston odkryli więzy krwi pomiędzy ich patronem, rodem von Falancius, a świętym Cognatiusem. Wszystko, żeby mieć jeszcze więcej siły, nie? Tak, wraz z upadkiem swojego przeklętego patrona, kult ostatecznego świtu również zniknął. Każda komórka kultu była wytropiona i wyeliminowana. Pogłoski, że niektórzy z wyznawców rujnujących mocy dali radę uciec i ukrywając się w Osnowie. Były jakby bezpodstawne, po prostu nikt nie ocalał. Pozostawiony bez misji i lidera, niosący słowo, jakby uciekli do głębin immaterium. Ich ostatni akt zemsty był to krwawy atak na Footfall. Populacja kilku asteroid została wybita albo zniewolona, a statua Boga Imperatora mocno uszkodzona. Po tym, kiedy po wyleczeniu się po krótkim reżimie Czordy, Footfall odzyskało swój status jako handlowy hub sektora. Nauczywszy się gorzkiej lekcji, Vladim Tokara stworzył wojsko partyzanckie na Footfall, dobrze wyekwipowanych najemników, którzy byli odpowiedzialni tylko przed nim. Jakby jakiś tam rodzaj porządku powrócił z powrotem na stację. Zmiany, które w dynastii von Falancius sprowadziła na Footfall, przetrwały długo na stacji. Domy dla ubogich otwarte na rozkaz wolnego kupca uratowały wielu głodujących i bezdomnych od śmierci. Niestety to zakłóciło delikatny ekosystem stacji.
już dłużej nie zamarzając na śmierć w pustych pomieszczeniach albo nie torturowani przez epidemię. Ci, którzy żyli wcześniej w ubóstwie na Footfall, zaczęli dusić stację, co doprowadziło do mocnego wzrostu przestępczości. Pojawili się kupcy czy handlarze organami, nielegalni specjaliści od wszczepów i dzikie gangi Anversów jakby znowu się działały na stacji. Czyli to, że ubóstwo już nie umierało, doprowadziło do wzrostu przestępczości. Można krótko tak to ująć. Pozbawiony słońca system Rykad przestał istnieć. Jego planety pochłonęła ciemność i nie były one dłużej utrzymywane przez siłę grawitacyjną swojej gwiazdy. Wiek później fragment Rykad Minoris pojawił się w systemie Furibundus i został zniszczony przez górników pustki. Kawałek tej skały dostarczony został na Footfall taki otoczony czcią, i wykorzystany do odnowienia statuły Boga Imperatora jako ostateczne, nie wiem jak to przetłumaczyć, jako ostateczne i takie końcowe memoriał dla świata pochłoniętego przez spaczenie. Pogłoski o gnijących pozostałościach światostatku Eldarów rozszerzały się w sektorze. Eksploratorzy, korsarze, agenci Kazbaliki i każdy, kto tak naprawdę był głodny łatwych pieniędzy, wszyscy ruszyli do granicznych systemów, aby uzyskać kawałek nagrody. Niektórzy zostali pochłonięci przez osnowę, podczas gdy inni znikali w walce ze swoimi rywalami. Najbardziej utalentowani i szczęśliwi powrócili z pustymi rękami po dekadach poszukiwań. Kolosalny okręt, tak duży jak imperialny świat, po prostu zniknął, tak jakby nigdy nie istniał, ale legendy o zakazanym skarbie wciąż trwały i sprowadzały odważne dusze na potępienie. Pół wieku później sektor zadrżał od echa pieśni wojennych Eldarów. Miriady różnych band wojskowych pojawiły się znikąd, pozostawiając ślad z ciał, zanim zniknęły w pajęczej sieci. Po mistrzowsku kryjąc się przed oczami mąki. Dzieci Asuriana przybyły pomścić śmierć światostatku Krudarak. Ich wypełniona żałobą zemsta trwała przez wiele dekad, zanim obydwie rasy były już po prostu zmęczone wojną i przelewem krwi. Janus był pośród światów, które oberwały od obcych, ale zanim Wielka Rzeź mogła wypełnić kanały irygacyjne planety krwią, jasnowidz Muaran wyszedł z lasu, aby porozmawiać z mścicielami. Przekonawszy swoich pobratymców, aby powstrzymali swoją dłoń, on i jego ludzie opuścili Janus. Monolit dusz oczyszczony przez trupa Harlekina na starym świecie został ukryty przed oczami mąki przez burzę osnowy. Okręty ginęły w bardziej części po prostu w systemach zbliżonych do planety. Nawet najbardziej odważni kapitanowie omijali ten region szerokim łukiem i został on nazwany przeklętą rafą.
Jest dużo tego tekstu, już prawie 2 godziny trwa odcinek. Gdzieś pod przykrywą rzeczywistości leżało Komorak. Połączone z innymi wymiarami i oświetlane jak zawsze światłami ukradzionych słońc. Jego ulice jak zwykle były pokryte krzykami i agonią. Każdy nieszczęśnik doświadczony przez mroczne miasto stawał się kolejną blizną na... Boże, nawet nie potrafię wam dobrze tego wytłumaczyć. W każdym razie tak długo jak ból pulsował w pokrytych krwią wieżach miasta, jakby Komora kontynuowało swój lot poprzez pajęczą sieć wraz ze swoim niezmienionym, nieprzemijającym liderem, liderem, władcą, liderem kabały Czarnego Serca i najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich drukarii, Azdrubaelem Wektem. Po wizycie wolnego kupca międzywymiarowe jakby szczeliny otworzyły się dookoła wieży szalejącej burzy, zalewając ulicę Komorak demonami. To wtargnięcie przeraziło Komorak. Kabała Czarnego Serca dała radę to powstrzymać, ale część archontów widziała to wydarzenie jako znak, że ich znak słabości ich lidera. Inni odczytali to jako ponury omen dla całego mrocznego miasta. Upadek kabały szalejącej burzy zjednoczył Komorak na krótki, krwawy moment. Elity mrocznego miasta odłożyły na bok swoje kłótnie i znalazły nową zabawę w rozrywaniu domeny archonki Irmerys. Los szalejącej burzy przypominał innym kabałom, że nie ma nic trwałego, co trwałoby wiecznie w mrocznym mieście, z pominięciem samego miasta. Opuszczając systemy nekronów, za sobą Gwiezdny Bóg mściwie zniszczył każdy świat grobowiec starożytnej rasy obcych. Starożytna nienawiść Ktana, zdradzonego przez swoich nieumarłych sługów, szeptała wewnątrz niego. Czyli jak Ktan miał jakiś wpływ na Nomosa, to niedobrze. Musiałem się napić teraz moment, bo już długo gadam. W każdym razie tak, głos mistrzyni komunikacji Wigdi Suri Otta z dynastii Toliman długo trwał, rozbrzmiewał w sektorze, przynosząc nadzieję o przybyciu łaskawego, wolnego kupca. Znana ze swojej mądrości i zrozumienia systemów okrętu, przez całe życie nauczała ona wiele generacji przyszłych mistrzów komunikacji z dynastii Toliman. Jej ciało zostało wbudowane w mostek i w czasach potrzeby jej głos przepływał przez kanały woksowe, odrzucając, jakby rozwiewając desperację desperację. Po latach wiernej służby mistrz sternik Reivor, mistrzowi sternikowi Reivorowi przyznano pomimo jego sprzeciwów przywilej spoczynku. Mądry sługa Omnisjasza zaimplementował wszczep do jego mózgu, który odnowił mu możliwości spania, czyli Reivor nigdy wcześniej nie spał. Wkrótce później coś bezprecedensowego wydarzyło się na okręcie. Mistrz sternik zaspał i pominął start swojej, znaczy no, jakby spóźnił się na start swojej wachty, ale jego temperament stał się bardziej zgodny od tamtego czasu, kiedy już sobie wysypiał się. Wiele lat później wielki intendent Janrys Danrock poprosił o pozwolenie na
na emeryturę. Powiedział, że wiek zmiękczył jego serce i bardziej godny, młodszy, asertywny dziedzic powinien zająć jego pozycję. Nie brakowało kandydatów. Pod całym tym tłuszczem Danrock miał sentymentalne serce. Nie żałował nic sierotkom, którzy zginęli służąc wolnemu kupcowi. Dzieci otrzymały świetne wykształcenie i jeszcze chętniej służyły dynastii von Falancius. Urban Drive Steam. Aha, dobra, to był ten szlachcic z Dargonus, bo już przez chwilę zapomniałem, kto to w ogóle był. Urban Drive Steam dbał bardziej o zachowanie wpływów swojego rodu niż o dobro protektoratu. Jego ślepa ambicja spowodowała, że stracił on fotel gubernatora i szacunek swojej rodziny. W trakcie kilku pokoleń jeden z największych domów Dargonus stał się jakby taką podrzędną dynastią jakby nic nieznaczących arystokratów. Moharius Sauerbach był lojalny dla wolnego kupca do końca, pomimo pogłosek, że było inaczej. Znajdując niewiele afekcji pośród swoich poddanych albo rodziny, pozostawał w zgodzie ze sobą samym. Pozostawał w zgodzie ze sobą samym. Macharius jakby starał się zapewnić każdą duszę. Walczył o to, że Macharius walczył, aby upewnić się, że każda dusza, którą mu powierzono, czuła strach przed sprawiedliwością zarówno jego, jak i Boga Imperatora. Dobra, dajcie mi chwilę, zaraz do was wrócę. Dobra, jestem z powrotem, tylko się upewnię, że na pewno tak jest. Członkowie rodu Verserian służyli wiernie dynastii i lojalnie, zbierając coraz to więcej siły. Wiek później w końcu uzyskali szacunek innych domów szlacheckich. Ale siła i luksus mogą stępić każde ostrze. Teraz wypełnione... Moment. Tak, arystokraci, w arystokratach z domu Verserian już ciężko byłoby rozpoznać potomków dzielnego seneszala Verseriana. Z nieznanych powodów członkowie rodziny Verserian stawali się raz za razem celami zabójstw, ofiarami nieprzewidzianych wcześniej, niezdolnych do przewidzenia zamieszek i celem pałacowych intryg. Nieszczęścia, które nawiedzały ich dom, nagle się skończyły, kiedy Regina Sauerbach umarła. Okej. Dobra, kojarzycie teraz tą misję Abelarda na Dargonus, gdzie tam mieliśmy tą polityczną intrygę rozwiązać, kiedy tam cała jedna rodzina została przeze mnie skazana na śmierć, tam była publiczna egzekucja, to wygląda na to, że naprawdę tam źle trafiłem. Chyba zresztą jeden z komentujących to powiedział wprost. Wygląda na to, że to Regina Sauerbach knuła tutaj za plecami przeciwko Verserianom. Ale nie pamiętam, jak do tego można było dojść. Clemente Verserian, prawnuczka Abelarda i kanclerz Dargonus, wypełniała swoje obowiązki bardzo dobrze tam i nawet znajdowała czas, aby nauczać młodzików, młodsze pokolenia swojej rodziny. Była równie utalentowanym mentorem, kanclerzem i agentem politycznym. Po wieku
po wieku służby zaskoczyła wszystkich i zostawiła swoją pozycję, stając się pierwszym oficerem na statku handlowym. Później przyznała, że niczym prawdziwy Werserian chciała zawsze pragnęła podróży na statku i podróży ogółem przez pustkę. Harlekin, znany jako Nocturne Zagłady, odwiedził sektor raz jeszcze. Wkradając się na Dargonus, przybył do pałacu wolnego kupca i pozostawił w nim specjalny podarunek. Jakby skrzynkę z dziełami Eldarów starożytnymi i cennymi, pokrytych runami. Tylko Lord Kapitan wiedział, co ona zawierała. Harlekin otwarcie ostrzegł go, że wciąga on dynastię von Falanciusz w śmiertelny taniec w zagładę, która zamrozi wszystko w terrorze. Potem zniknął i nie bez powodu. Kilka godzin później asesyni, mordercy z mrocznego miasta się pojawili, podążając za jego śladem, i zostali bezlitośnie zabici. Ich zbroje nosiły znaki kabały Czarnego Serca. Po wielu miesiącach poszukiwań strażnicy Dargonu znaleźli już pozostałości Achilleasa z Kalendera na najniższym poziomie kopca. Artefakty Drukhari i nagrania odkryte koło niego wskazywały, że agent Inkwizycji został pracował dla obcych. Stary Slit Malis zginął, kiedy wkurzeni wehy kultu ostatecznego pragnienia popchnęły każdego, ukarały każdego, kto w jakikolwiek sposób pomógł wolnemu kupcowi. Dumny obcy zniszczył wielu swoich wrogów, a jego śmierć była długa i bolesna. Niektórzy jednak mówią, że zaakceptował on to z swoją śmierć jakby z ciekawością. Dobra, wiecie co? Muszę sobie zrobić chwilę przerwy. Dokończymy już ten odcinek. Trwa on długo, ale go dokończymy, tylko dosłownie na chwilę muszę sobie przerwać. Dobra, nagrywam z powrotem. I mamy ciąg dalszy. Tak, okrutne postępki, których świadkiem był Gordej z Katów, straumatyzowały go na zawsze. Jego architektoniczny geniusz został rozbity. Jedynie kilka kolekcji prawdziwego konesera utrzymywały jego pracę. Jedynie rzadkie kolekcje prawdziwego konesera jakby utrzymywały jego pracę, napisaną zimną, czy napisaną drżącą dłonią. Footfall Footfall, jakby ostateczna pustkowa stacja i kostnica, chyba tak to można przetłumaczyć. I teraz widzę, że chyba przechodzimy do towarzyszy. Zakończywszy swoją ostatnią podróż ze swoim lordem kapitanem, Abelard Werserian wraz z łaskawym pozwoleniem wolnego kupca opuścił zostawił swoje obowiązki jako seneszala i przejął stery swojej wielkiej rodziny. Siostra Argenta nie utrzymała w sekrecie swojego wielkiego szacunku i wdzięczności, którą czuła wobec lorda kapitana. Jednakże obowiązek zmusił ją do zostawienia świty von Falanciusa. Z błogosławieństwem Ekklesiarchatu stworzyła ona pomniejszy zakon Adepta Sororitas, zakon jedynej gwiazdy. Zjednoczeni wokół
no, wokół jakby trzymają strażnika świętej relikwii i siostry chroniły wiernych przed niebezpieczeństwami czającymi się w sektorze. Zakon oraz jej dzielni, jego dzielna założycielka szybko stali się herosami legend, wzniecając nadzieję i inspirację w sercach wiernych dzieci Terry. Tylko jak to się ma do tego, że potem wybuchła wojna z Imperium, znaczy nie, że wybuchła wojna, tylko że Imperium chciało najechać sektor i zostało, sektor cały został oddzielony i tak Cardis von Falancius uznany za heretyka i kogoś, kto chce tworzyć swoje własne odrębne Imperium, jak to się do tego odnosi? O proszę. Tak, jednakże, no kurde, widzicie, jednak nie doceniłem gry. Jednakże konflikt pomiędzy Imperium i głową rodu von Falancius nie mógł nie wpłynąć na młody zakon. Niektóre siostry żądały od Argenty, aby potępiła swojego byłego dowódcę. Niezdolna do wyboru pomiędzy zakonem, który stworzyła, i osobą, bez której nie skończyłaby swojej podróży, zstąpiła ona ze swojej pozycji i udała się na wygnanie. Pomimo wszystkiego miłość dla niej pośród ludu sektora jedynie rosła. Argenta stała się bohaterką pieśni i opowieści w ciągu wieków, które nadchodziły. Tak, błyszczący anioł, bijący blaskiem anioł, który pojawiał się w najczarniejszej godziny, aby chronić niewinnych przed siłami ciemności. Mercatum Tabula Officiale odblokowała morze możliwości dla Jay Haydari. Porzuciła ona misję Kazbalika i stała się niezależną agentką. Wybór losu jest unikatowym darem, o którym zwykli śmiertelnicy. Czy możliwość decydowania o swoim losie, może w ten sposób, jest unikatowym darem, o którym zwykli śmiertelnicy nawet nie mogą marzyć, ale Jay nie była zwykłą śmiertelniczką. Znalazła nowych przyjaciół, umiejętnie tańczyła pomiędzy ostrzem noża. Znalazła nowych przyjaciół zdolnie jakby tańczyła z nożem na ostrzu noża pomiędzy handlem a piractwem, kradnąc od silnych i oferując łaskę słabym. Zakupiła nawet kilka niewielkich planet i nigdy nie zdradziła własnych. Nigdy nie zdradziła jakby samej siebie swoich ideałów. Pół wieku później jej życie skończyło się w tragiczny sposób. Słaba i nieznana dynastia wolnych kupców, wiedziona przez młodego i ambitnego lidera, napadła i porwała Jay Haydari w celu pozyskania jej bogactwa. Flota von Falancius uderzyła błyskawicznie, ale panienka Haydari nie została ocalona. Zginęła w rękach swoich porywaczy. No kurde, okrutny los naszą Jay tutaj spotkał. Mimo że prowadziła fajne życie, to jednak nie skończyło się ono dla niej zbyt dobrze. Heinrichs von Kalox, byłem przesłuchujący z zakonu Ordo Zinos, Ordo Zinos po prostu, przejął płaszcz Lorda Inkwizytora po śmierci swojego mentora, otrzymując zarówno rozetkę Inkwizytora, jak i obowiązek ochrony sektora przed wrogami ludzkości. Von Kalox stał się nowym strażnikiem sektora Koronus.
I zobaczmy teraz, czy gra nawiąże do tego, co, jakie wybory podewzięliśmy. Fankalog zadeklarował nieustającą wojnę przeciwko wrogom ludzkości. Niech to będą obcy, czy cudzy chaosu, czy heretycy w szeregach imperialnych. Inkwizytor bez strachu eliminował niezliczone gniazda korupcji w sektorze. Kilka dekad później został zamordowany przez kartel kryminalistów. Niektórzy mówią, że to misja Kazbalika. Już mając dość sługi prawa, była zamieszana w śmierć inkwizytora. Kurde, kolejna postać z naszej świty, która zaliczenie fajną śmierć. W trakcie swoich podróży z wolnym kupcem Cassia Orselio doświadczyła wszelkich trudności i rozkoszy galaktyki. Bezcenne doświadczenie i jej nowa wiedza pomogły jej ostatecznie podbić jej, przeciwstawić się strachom i zaakceptować siebie oraz swoje moce. Lady Navigator stała się nowatorem swojego domu, który musiał się zmierzyć z konsekwencjami rządów Tisiphone i chaosem, który został wywołany przez jej zniknięcie. Podczas okresu jej władzy cierpliwie pracowała ona nad zjednoczeniem spierających się skonfliktowanych gałęzi domu, tworząc sojusze i rozszerzając wpływy domu Orselio. Gwiezdny Atlas, który utrzymywał wspomnienia Tisiphone i klanu Setala, stracił swoje moce. Nawigatorzy domu Orselio oraz jeszcze musieli polegać na talencie w głębinach Immaterium. Wielu straciło swoje życie, ale ci, którzy przeżyli kryzys, stali się twardymi weteranami i filarami domu. Większość tych szczęśliwców była młoda i dzielna i brakowało pośród nich starych i mądrych. Idiret Las żyła kilka lat po wielkiej kampanii wolnego kupca na Epitafium. Pomimo swojego krótkiego życia pozostawiła wiele legend i opowieści o swoich podróżach w służbie Lorda Kapitana i o straszliwych fenomenach osnowy, które zamanifestowała. Krótko przed jej śmiercią Idira zniknęła ze swojego posterunku. Jay zniknęła razem z nią. Kiedy Jay wróciła wiele cyklów później, opowiedziała o ostatnich dniach Idiry. Były one pełne radości i przygód, i że jej największą przyjemnością było oglądanie, jak pustkowe wieloryby się bawią. Okej, okay, czyli Idira kolejna ze świty, która zginęła, ale ona tak mówiła w pewnym momencie, że ona chce właśnie tak zginąć, tak umrzeć, zanim właśnie zostanie pochłonięta przez te głosy w swojej głowie, chce właśnie stać się bohaterką opowieści. Idąc dalej do Pascala. Odsłoniwszy się jako nowy, odnowiony mesjasz przerwania, Pascal Hanuman wzbudził wielki zamęt. Uwolniony ze swoich ślubów służby, nie obciążał się dowodzeniem flotą. Wziął po prostu jeden szwadron bojowy i wycofał się wraz ze swoją trzutką do opuszczonych sektorów, aby kontemplować. Dekadę później jego okręty zostały zauważone pośród heretyków Kaldronu, sektora dotkniętego korupcją. Ich tech załogi czciły omnisjasza, ale jego wizerunek był jakby jakiś tam nawiedzony. Nikt nie śmiał zobrazować Deus Mechanicus w ten sposób wcześniej. Pokrytego okrutnymi jakimiś tam światłami i złotym pancerzem mechanicznym ukoronowanym
ukoronowanym skrzydłami. Omnisjasz wybrał ponury i... Omnisjasz wybrał ponury wizerunek, w jaki objawił się swojemu nieprawemu Mesjaszowi. Okej, okay, czyli Pascal jakby powiódł swoich wyznawców już całkowicie do tych herez, skoro tutaj heretycy coś pojawili się jakby pośród heretyków. W każdym razie jednostka nosząca imię Abel Hanuman nie podążyła za Pascalem. Nie potrzebowała już swojego ambitnego towarzysza. Został porzucony podczas podróży na stację Altar Templum Calixis XT-17. Abel został pojmany przez piratów i zmuszony do pracy jako technomata. W dniu, kiedy marynarka imperialna zniszczyła jego piracki statek, dzień, w którym marynarka imperialna zniszczyła jego piracki statek, był dniem, kiedy dobiegła cicha tortura Abla. Irlit leniwy straciła wiarę w swoich pobratymców, którzy podążali za ślepymi jasnowidzami niczym posłuszne stado. Towarzyszyła wolnemu kupcowi przez jakiś czas, ale czas spędzony pośród mąki sprawił, że czuła się jeszcze bardziej samotna. Odkrywając, że ludzie byli tak samo silni duchowo i umysłowo jak dzieci Asurjana. Znikała i pojawiała się ponownie w sektorze wiele lat później jako liderka floty korsarzów Eldarów, straszliwych w walce i dobrze zaznajomionych z taktykami Imperium. Kurde, zdradziła ludzi. Tak jej pomagaliśmy, kurde, ona jako piratka Eldarów się objawiła, no nie fajnie. Po dołączeniu do kąsających burzy Ulfar, burzowe płuco wkrótce stał się liderem Watachy, przejmując miejsce Turbalda, którego spotkał honorowy koniec. Nowy lider wysłał wiadomość na Fenris, wskazując na swoją intencję do pozostania w sektorze. Było zbyt wielu wrogów czających się na tych ziemiach, którzy zasługiwali na zemstę Wszechojca. Legendy pokryły Watachę z złotem. Nie wiem, czy to tak można przetłumaczyć. Lata później Ulfar znalazł się w walce, w której mógł spotkać swój honorowy koniec, ale nagle osnowa została rozerwana i okręty z Fenris noszące znak wilka przybyły mu na ratunek. Uratowany z pola walki przez swojego lojalnego towarzysza Halbranda, Ulfar zaakceptował honory Dreadnota i stał się został pochowany w świętym pancerzu. Czyli stał się Dreadnotem ogółem. Żył, ale takim nie do końca życiem. W trakcie błogosławionego rytuału przeklinał i żądał, aby zostawili go na śmierć, ale jego bracia odpowiadali mu śmiechem. Kiedy odzyskał swoje zmysły, Ulfar prowadził siły do gwiazd Pogan. Wszechojciec dał mu nową misję. Wszechojciec dał mu nową misję w trakcie wizji przedśmiertnej. Nikt w sektorze nie słyszał już o kosmicznych wilkach od czasu ich wyruszenia, ale wielu wierzy, że pewnego dnia powrócą oni zwycięzcy.
Okej, okay. No to taki trochę ponury los naszego Ulfora spotkał, skoro stał się dreadnoughtem. No bo no pewnie kojarzycie z innej gier albo ogółem z lore Warhammera, czym są dreadnoughty, nie? To są takie wielkie, wielkie kroczące trumny bojowe, można powiedzieć, tak? No jest pomieszczenie, jeszcze pomieszczenie, jest jakaś tam, nie wiem, kapsuła, w której zostaje ulokowany Astartes. Ale to jakby ta kapsuła jest potem rozbudowana o całe, że tak powiem, to jest taki mech bojowy, że tak powiem, w którym dowodzi już taki nie do końca żyjący Astartes. Oni już, dreadnoughci są już zazwyczaj tacy trochę upośledzeni umysłowo, ale wciąż dające radę właśnie sterować tym mechem. Są to straszliwe, że tak powiem, bestie na polu walki. Ale to jest jednak mimo wszystko ponura wizja. Dobra, idąc dalej. Takie było właśnie echo wyczynów wolnego kupca z rodu von Falancius. Wyczynów, które przetransformowały sektor Kronus i przygotowały go na wydarzenia jeszcze mroczniejsze i jeszcze okrutniejsze. Ale te nowe wydarzenia to już odrębna historia. Ta właśnie dobiegła końca. Dobra, moi drodzy, 125 odcinków, z czego ten sam mógłby być spokojnie podzielony na dwa, może nawet na siłę na trzy, ale no, konkretnie powiem. Mi się grało bardzo dobrze i mam nadzieję, że wam się równie dobrze oglądało. Trochę czasu to zajęło, bo prawie, że no, może nie cały rok, tam chyba zaczynałem, nie wiem czy nie w grudniu przypadkiem, 2-2-3, ale już teraz nie pamiętam, no mniejsza z tym, w każdym razie długo to trwało, ale była, rozgrywka była godna. Pojawiały się co prawda pewne nieścisłości, pewne rzeczy mi się nie podobały, ale ogółem no, świetny RPG, świetnie, że został osadzony w tym uniwersum. No, jest to konkret jeden z moich ulubionych RPGów, nie ma to tamto. Trochę nie do końca mi odpowiadały te opisy na samym końcu, bo o ile niektóre faktycznie gdzieś tam... Inaczej, one wszystkie wynikały z tego, co zrobiliśmy w trakcie rozgrywki. Okej, okay. Natomiast nie wszystkie były ze sobą połączone tak, jak powinny, no bo jednak to, co się stało z Nomosem, na koniec, że on przejął siłę tego odłamku Ktana i że mógł robić wiele, no to w zasadzie poskutkowało chyba tylko w tym, że się ochroniliśmy przed Imperium, tak? Że flota leciała, bo jej się nie spodobało, że stworzyliśmy Imperium prawych, że tak powiem, wolnych ludzi, że odłączyliśmy się w ten sposób od Imperium samego w sobie, przynajmniej tak to uznali. I Nomos nas przed nimi uchronił, ale potem było cała masa informacji, które jakby tego Nomosa jako siłę ochroniącą sektor w ogóle nie uwzględniały. Ten najazd Eldarów, jakieś tam wiele występków, że tak powiem, na Footfall, na Dargonusie, na Webos 6, które wskazywały na to, że to wcale nie było takie jakby takie miejsca miodem płynące, jakby to wynikało z tych pierwszych opisów. No więc nie do końca jestem usatysfakcjonowany tym, jednak wiem, że tutaj jakby możliwości, że tak powiem, było dużo, jeżeli chodzi o wpływy na te opisy, ale jednak kurde, no, wybijało mnie to jednak z immersji, te niektóre, bo właśnie miałem z tyłu głowy, ale przecież to był Nomos, to był opis, że te Imperium było, a czy te Imperium, teraz ten sektor Koronus miał być taką utopią, trochę nawet to słowo konkretnie utopia zostało stworzone, a tu wciąż mamy mowę o gangach, o tym, że o porywaczach, o innych tego typu rzeczach, no kurde, no. Chciałem jednak stworzyć lepszy świat, lepszy sektor. No nic, w każdym razie, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że przetrwaliście, że oglądaliście po prostu przez ten cały czas. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało. No i z tego miejsca zapraszam was na kolejną serię. Zgodnie z ankietą, która była na moim kanale na YouTubie, wybraliście mini kampanię w Total War Warhammer 3. Ja już mam konkretny pomysł.
Tylko, że odcinek z tego, kurczę, nie wiem, czy pojawi się w piątek, czy już nie w poniedziałek, w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy sobie tutaj nie zrobię po prostu króciutkie przerwy od nagrywania. To znaczy, że po prostu nie nagram kolejnego odcinka za chwilę, no bo już jednak trochę mi głos zaczął wysiadać w pewnym momencie, a nie mam za bardzo jakoś dużo czasu, żeby poza jednym dniu w tygodniu nagrywać. Natomiast tak, będzie nowa kampania w Total War. Zapraszam Was z tego miejsca, dowiecie się, kim będziemy tam grali. A co do samej gry, jak dla mnie, takie mocne 8,5 na 10. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne serie. No i co? Dzięki, że byliście. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.